krzyż. Dzisiaj drogą krzyżową ten krzyż, który mamy na sercu, na mundurze i ten krzyż dnia codziennego. Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacje Drogi Krzyżowej są charakterystycznym nabożeństwem dla Wielkiego Postu. Nie trzeba jednak Wielkiego Postu, żeby nieść krzyż, bo każdy z nas podnosi go codziennie albo omija szeroki łuk. Dzisiaj chcemy, patrząc na znój i cierpienie Jezusa, zrozumieć nasze trudy i niepowodzenia, bo Jezus, który niesie krzyż, jest Bogiem zapraszającym do wzięcia naszego krzyża. On sam nam pomoże. 14 stacjom Drogi Krzyżowej będzie odpowiadać 10 praw harcerskich i przyrzeczenie harcerskie. Niech te drogowskazy nas prowadzą za Jezusem Chrystusem. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczył. Mam szczerą wolę. Jezus, niesłusznie posądzony o to, czego nie można, że zrobił, nieadekwatnie skazują go na karę śmierci. Przed męką Jezus modlił się Bogu Ojcu, prosząc Ojca, aby nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Harcerz swoje przyrzeczenie harcerskie zaczyna słowami bardzo podobnymi. Tutaj chodzi o wolę. Jeżeli już składałeś przyrzeczenie harcerskie, to rozpocząłeś słowami: mam szczerą wolę. Jezus również miał szczerą wolę, aby być posłusznym Ojcu. A jak jest z moim posłuszeństwem Panu Bogu? Gdzie poszukuję Jego woli? Czy tylko pośród przyjaciół, znajomych, towarzystwa, telewizji, internetu? Moja szczera, harcerska wola może się przejawiać tym, że zacznę wierzyć w Boga, który jest moim przyjacielem, który zawsze stoi przy mnie i szczególnie jest odczuwalny, kiedy ja niosę swój krzyż i zgadzam się na Boży pomysł co do mego życia. Przy tej stacji módlmy się o to, abyśmy mieli zawsze szczerą wolę służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, bo w każdym człowieku obecny jest Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedz nas nasze grzeszenie, a nie zbaw nas od złego. Przy śpiewie, któryś za nas cierpiał rany, przejdziemy do drugiej stacji.
który został podkreślany w życiu chrześcijanina. Jako osoby wierzące mówimy, że trzeba nieść swój krzyż, że krzyż nie jest ani za ciężki, ani za lekki, że jest w sam raz, że każdy ma swój krzyż. Nieraz i służba harcerska może być krzyżem, bo na jej drodze spotykamy nie tylko radości i przyjemne chwile, ale i samozaparcie, wzniosłe ideały, do których wciąż dążymy i trud wytrwałości na służbie. Piąte prawo harcerskie mówi nam, że harcerz postępuje po rycersku. A zatem, czy potrafię być rycerzem, wyznając w mojej wierze, gdy noszę mundur harcerski, albo kiedy jestem bez munduru, tak zwyczajnie, czy potrafię się przyznać, że Chrystus to Bóg? Czy odważnie, stanowczo umiem przyznać się do tego, że Jezus jest moim Bogiem? Zdecydowane przyznanie się do tego, że Jezus biorący na ramiona krzyż w moim życiu jest najważniejszy, jest godne rycerskiego, harcerskiego postępowania. Słuchajmy się słowa Pisma Świętego o byciu rycerzem. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali przeciwstawić się i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Przy tej stacji módlmy się o to, abyśmy w swoim życiu umieli zawsze postępować po rycersku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Jezus już na początku drogi doświadczył upadku. Ale każdy upadek to powód do tego, abyśmy nie budowali swojego życia tylko i wyłącznie na sobie, na swoich zdolnościach, talentach, władzy, również tej posiadanej w drużynie harcerskiej. Szóste prawo harcerskie głosi: harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. A co dla mnie to znaczy? Czy mam szacunek dla wszystkiego, co stworzone, co posiada w sobie życie? To wszystko stworzył Bóg. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze, że Boga można poznać ze świata stworzonego, czyli z przyrody. Obyśmy z miłowania i poznawania przyrody umieli tam zobaczyć Jezusa, Pana, który upadł pod ciężarem grzechów ludzkości. Masywne, ciężkie drzewo krzyża, element przyrody, który wziął na swoje ramiona Bóg, abyśmy byli szczęśliwi, ale często przez swoje postępowanie ranimy Jezusa Chrystusa. Stajemy się przyczyną Jego upadków.
przy tej stacji módlmy się za tych wszystkich druhów, druhny, którzy poprzez swoje postępowanie ranią Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiejszy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Któryś za rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Któryś przez krzyż i rękę swoją światło zgubicie raczy. Matka Jezusa nie musiała iść za swoim Synem. Swoje cierpienie mogła również dobrze przeżywać samotnie, gdzieś zamknięta w czterech ścianach. Ale tak Go kochała, że jej miłość ujawniła się w konkretnych czynach. Tutaj jest to obecność przy cierpiącym jedynym Synu. Matka jest przy swoim dziecku nie tylko w radosnych chwilach, ale jest przede wszystkim w czasie trudnym, bolesnym, gdy ciężko wytrzymać samemu. Siódme prawo harcerskie ukazuje nam harcerza jako karnego i posłusznego swoim rodzicom oraz wszystkim przełożonym. Jezus widział to wszystko i nie miał problemów z zastosowaniem się do tego prawa harcerskiego. Wiedział, co to szacunek boską harcerską, która zna i rozumie serca, które noszą krzyż z wieńcem laurowym i noszą go na swojej piersi. Na każdej naszej ścieżce, na każdej wędrówce, na każdym rajdzie, na każdym szlaku spotykamy także i te nasze matki. Matki, które troszczą się o każdego z nas, tak jak Maryja troszczyła się o swojego Syna, tak Matka nasza troszczy się o każdego z nas. Dlatego harcerz, ten, który jest, powinien być zawsze wierny i posłuszny swoim przełożonym. Powinien być posłuszny swoim rodzicom. Bo miłości do rodziców wymaga od Ciebie nie tylko prawo harcerskie, ale przede wszystkim Ewangelia, czyli Jezus, który jest wzorem dziecka posłusznego rodzicom. Przy tej stacji módlmy się za tych naszych rodziców, którzy troszczą się o nas, którzy zabiegają o to, aby było nam jak najlepiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez wszyscy śmiechę swoją światło kupić raczy. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Pomoc Szymona z Cyreny nie zrodziła się z jego dobroduszności serc, ale można potocznie powiedzieć z przypadku. Jedna osoba wierząca w Chrystusa, harcerz, który chce poznać Boga, zdaje sobie sprawę, że przypadki są jedynie w gramatyce na języku polskim.
szkole, wsparcie drugiej osoby, choć bez przymusu, też posiada wartość. A co na to prawo harcerskie? Trzeci punkt prawa harcerskiego oznajmia nam, że harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Również przyrzeczenie harcerskie zakłada, że chcę nieść chętną pomoc bliźnim. Szymon z Cyreny pewnie dostałby pochwałę w rozkazie za swój czyn. Pomógł samemu Bogu. Jednak najlepsza jest pomoc z własnej woli, bo chcemy, aby ktoś miał lepiej, aby nie był smutny. Pomagając nieść krzyż Jezusowi, tak naprawdę sobie pomagamy, ponieważ Jezus nigdy nas nie opuści i będzie wsparciem w każdym momencie życia. Bądźmy na co dzień Szymonami z Cyreny w mundurach harcerskich. Jezus powiedział: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Przy tej stacji módlmy się o to, abyśmy umieli być Szymonami dla innych osób. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któreś za nas cierpiał rany. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż mękę swoją ja do picia przyjdź. Harcerz widzi w każdym bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Weronika jako jedyna z tłumu okazała miłosierdzie dla miłosiernego Boga. Miała prawdopodobnie tylko chust, a jak wiele potrafiła z nią uczynić. Przez swój gest podarowała chwilę wytchnienia Zbawicielowi. Każdy z nas jest taką Weroniką XXI wieku. Kiedy stara się, aby czwarte prawo harcerskie wprowadzać w czyn. Czwarte prawo brzmi: harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Weronika, nie znając tego prawa, zachowała się, moglibyśmy powiedzieć, po harcersku, po chrześcijańsku, bo zauważyła w poniżonym Jezusie bliźniego swego brata. Okazała dobroć, serdeczność skazańcowi i w jej duszy po krótkim spotkaniu został niezatarty ślad i chusta z krwią i potem Jezusa. My również, kiedy napotkamy ludzi tych bliskich i tych mało znanych, będziemy traktować się jak braci. Zostawimy ślad w ich sercu, ale i w swoim. Przy tej stacji podziękujmy za wszystkie Weroniki, które spotkaliśmy w naszym życiu. Bo kiedy nikt inny nie chciał pomóc, im wystarczyło odwagi. I teraz
zwracając się do osoby, która stoi po prawej bądź też po lewej stronie, tak jak już nieraz czyniliśmy to w czasie mszy świętej, podajmy jej rękę i powiedzmy: dobrze, że jesteś, co by to było, gdyby cię nie było. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Które za ofiarę, mimo że przed chwilą Jezus widział się ze swoją matką, mimo że Szymon z Cyreny pomógł nieść krzyż, mimo że święta Weronika otarła twarz, aby lepiej widzieć to Jezus, i tak kolejny raz załamuje się pod ciężarem ludzkich grzechów. I to jeszcze nie koniec wycięczającej drogi. Jezus walczy do końca. Dziewiąte prawo harcerskie uczy: harcerz jest oszczędny i ofiarny. A jak na to przełożyć do mojej wiary w Boga? Harcerz to człowiek, który nie żałuje czasu. I Pisma Świętego jest rozmową z Bogiem, bo wtedy On mówi do nas bardzo konkretnie. Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi, a dla przyjaciół nie żałuje się czasu. Dlatego nie żałujmy czasu w czasie tej pielgrzymki, by spotkać się z Bogiem, by spotkać się z Maryją, by po raz kolejny odnowić swoją przyjaźń z tym, który upada pod ciężarem krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Któryś za nas niewiast, kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Możemy podziwiać Jezusa. W najgorszej z możliwych sytuacji życiowych potrafi pocieszać płaczące kobiety w swoim bólu. Udręce nie zamyka się sam w sobie, we własnym zrozumieniu. Ósme prawo harcerskie brzmi: harcerz jest zawsze pogodny. Łatwo być radosnym, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. O nic nie musimy się martwić. Próby i zadanie harcerskie wychodzą bez większego wkładu. Ale kiedy coś krzyżuje nasze plany, to być pogodnym to nie lada sztuka. Szybciej dojść do tego można, patrząc na Chrystusa. Możemy uczyć się od Jezusa Jego pogodności, serdeczności, wyrozumiałości i współczucia. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam nie najlepiej, mimo bólu, mimo niesamowitej męki, Jezus potrafi powiedzieć słowo, które dodaje otuchy. Nikt w tej sytuacji od Jezusa nie oczekiwał pocieszenia. On jednak potrafił
w cierpieniu głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Uczmy się od Chrystusa, abyśmy umieli iść do ludzi i być zawsze pogodnym. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzeniem, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Któryś za nas... Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus jest na skraju wyczerpania. Ileż to można upadać i znów wstawać? Jezus nam pokazuje, że wiele, bo upadek to nie met, to nie koniec drogi, to nie ostatni punkt na rajdzie. Po upadku zawsze możemy wstać. Wystarczy patrzeć na Chrystusa, który walczył do końca. Walczył o każdego człowieka, który gardzi samym sobą, bo popełnia grzech. Ale te wszystkie grzechy Jezus pokonał przez mękę i zmartwychwstanie. Pierwszy punkt prawa harcerskiego jawi się tak. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. A to wymagające zadanie, bardzo wymagające, nieraz przyprawi nas o upadek. Wtedy możemy na wzór Jezusa sumiennie podnosić się ziemi, aby przytulić krzyż, ponieważ On doprowadzi nas do szczęścia i radości, którą może dać tylko Bóg. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezus szat obdarty. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i w uczynku. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezusa chciano upokorzyć. Jeszcze bardziej przez to, że zerwano z Niego całe ubranie. Stał nagi, goły, wszyscy z Niego szydzili, kpili, naigrawali się. Jednak Jezus nie miał czego się wstydzić. Jego nagie ciało, mimo krwi, potu, brudu i świeżych ran, było czyste, bo było niewinne, nieskazitelne. Dziesiąte prawo harcerskie brzmi: harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Dlaczego akurat przy tej stacji chcemy się zatrzymać przy dziesiątym prawie, które jest najbardziej podważane i nieakceptowane? Ponieważ można być nagim i nie czuć wstydu jak Jezus, ale tylko kiedy mamy czyste sumienie. My jako harcerze nie jesteśmy nadzy jak Jezus przed tłumem. Nosimy dostojne mundury, gdzie na piersi widnieje mieniący się krzyż harcerski. Ale mimo tego
że możemy być dumni z munduru, to dbajmy o to, aby być dumnym z wnętrza swego, które jest skłonne do podstępu. Nie przeklina, nie obmawia, nie plotkuje, nie kłamie, które jest wolne od uzależnień wszelkiego rodzaju. Wtedy możemy się chlubić z munduru harcerskiego. Starajmy się o takie harcerstwo. Przy tej stacji pomódlmy się szczególnie za tych, którzy mimo uzależnień, nałogów mają pragnienie bycia harcerzami. Prośmy o wolność dla harcerzy uzależnionych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Któryś za nas Chrystus przybity do krzyża, całym życiem pełni służbę Bogu i Polsce. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ręce, które wcześniej uzdrawiały, leczyły, przytulały, teraz są przybijane gwoźmi do drzewa krzyża. Jezus już wszedł na górę, która była celem straszliwej drogi krzyżowej. Jednak rozkłada ręce na krzyżu. Żołnierze je przybijają. Jednak to nie jest rozłożenie rąk w geście bezradności, ale rozłożenie ramion jako symbol, że Jezus obejmuje nas wszystkich. Rozpoczynając składanie przyrzeczenia harcerskiego, harcerz wobec innych zapowiada, że chce całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Służba to prócz radości niesionej, pomocy i satysfakcji z wykonywanego zadania, to również cierpienie, które jest wpisane w życie każdego z nas. Cierpienia nie zsyła Bóg, On je dopuszcza. Jeżeli będziemy chcieli naprawdę całym życiem służyć Bogu i Polsce, nie ominie nas ból krzyża, ale tylko wtedy będziemy harcerzami, którzy są autentyczni, bo prowadzi ich wiara i zaufanie Bogu, który nigdy nas nie zawiedzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Być posłusznym prawo harcerskiemu. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus Chrystus, opuszczony prawie przez wszystkich uczniów, znienawidzony przez tłumy, które uzdrawiał w opuszczeniu, umiera na krzyżu. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nie wiedzielibyśmy, jak mocno kocha nas Bóg. Aż tak bardzo, że umiera po to, abym i ja mógł żyć. To trudne do zrozumienia, ale taka jest miłość Boga do każdego z nas. Być posłusznym prawu harcerskiemu. To ostatnie ze stwierdzeń przyrzeczenia harcerskiego. Posłuszeństwo Jezusa polegało na tym, że był jedno z Ojcem. Taki jest Bóg Ojciec, taki jest i Syn Boży Jezus. A moje posłuszeństwo prawu harcerskiemu uczy mnie nie tylko imponującym być harcerzem, wiernym Bogu i Ojczyźnie, ale przede wszystkim wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem, który wie, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu i jest od Boga całkowicie uzależniony. Dlatego przy tej stacji módlmy się o to,
abyśmy byli zawsze posłuszni prawu harcerskiemu, byśmy umieli służyć Bogu i Polsce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Na słowie harcerza polegaj jak na zawiść. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczył. I niby już poprzez tłum się rozszedł, ci, którzy najgłośniej krzyczeli, teraz rozchodzą się do swoich spraw. Ale niepokój w duszy pozostał, bo ten człowiek był Synem Bożym. Ciało Jezusa bez reakcji, bez życia, nie opada bezwładnie na ziemię Golgoty, ale spoczywa w czułych ramionach Matki. Jak mogła czuć się Maryja, ta, która zaufała do końca Bogu i uwierzyła Jego Słowo? Jak w tym momencie wygląda jej modlitwa? Czy w ogóle potrafiła się modlić? Jako podsumowanie przyrzeczenia harcerskiego przyjmujący głośno woła do zebranych: na słowie harcerza, aby w odpowiedzi usłyszeć gromkie i radosne polegaj jak na zawiszy. Moglibyśmy w czasie drogi krzyżowej powiedzieć: polegaj na słowie Jezusa, słowie Maryi, która polegała na tym, co Bóg do niej powiedział. Najpewniejszym słowem jest Biblia, czyli Słowo Boże. Harcerz, który chce być prawdomówny, szczery, aby polegano na jego słowie jak na zawiszy, nie może nie znać Pisma Świętego, bo to słowo udziela życia, bo to słowo daje nadzieję, bo na tym słowie można pokładać ufność. To słowo jest lampą dla moich słów i światłem na mojej ścieżce. Żywe bowiem jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany? Ciało Jezusa Chrystusa złożone do grobu. Tak mi dopomóż Bóg. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez mękę swoją świat odkupić raczył. Złożenie do grobu może wydawać się końcem. Człowiek martwy, człowiek przegrany, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jednak to prawda. Złożenie do grobu jest końcem, ale końcem drogi krzyżowej. Potem będzie już tylko radość zmartwychwstania, chwała niebios, uwielbienia aniołów Bożych, dary Ducha Świętego. To wszystko i na nas czeka, o ile ruszymy z Jezusem w codzienną wędrówkę naszego życia. Ostatnimi słowami padającymi przy złożeniu przyrzeczenia harcerskiego jest prośba i wezwanie: tak mi dopomóż Bóg. To nie puste słowa, zabobonne hasło, ale krótka modlitwa, która oddaje Bogu naszą harcerską służbę. Bez Boga harcerstwo będzie jedynie zabawą, a nie wartością, która daje radość i rozwija. Hasło czuwaj, niech wybrzmiewa w harcerskich sercach, szczególnie w święta Wielkiej Nocy, bo Pan przyjdzie, a my będziemy z nimi świętować zwycięstwo na śmierć.
Dlatego zawsze powinniśmy być wierni. Wierni Jezusowi, do Chrystusowi do końca. I wytrwać przy Chrystusie do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wciąż nas w pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Druhny i druhowie, drodzy bracia i siostry, dziękuję księdzu Grzegorzowi za te rozważania drogi krzyżowej, które były niesamowitym rachunkiem sumienia naszej harcerskiej służby. Bo nasze życie codzienne to jest droga krzyżowa. Droga niesienia codziennego krzyża, służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. To codzienne życie niesiemy razem z Jezusem Chrystusem od momentu sakramentu chrztu. A jeszcze, kiedy złożymy przyrzeczenie, staje dla nas jeszcze jedno zadanie, by wiernymi być do końca. Każda droga krzyżowa nie jest łatwa, bo kusi pogadać, bo kusi iść do domu, bo jest zimno, ale my wierni do końca przeszliśmy w tym cudownym miejscu w Powałach Jasnogórskich z Chrystusem, niosąc krzyż. Przypomnieliśmy sobie nasze życie i naszą służbę. To wszystko jutro złożymy na ołtarzu w czasie mszy świętej. Chciejmy tą naszą wieczorną modlitwę teraz, tę drogę krzyżową, zakończyć modlitwą harcerską. Do modlitwy harcerskiej. O Panie Boże, Ojcze nasz, powiedzę swej nas miej, harcerskich zemsty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia. Nie.